Dobra, idziemy po kepsy, bo chcieliście test kebaba. Weźmiemy jeden, będzie kraftowy podobno. I specjalnie sprawdziłem, co znaczy kraftowy i nadal do końca nie wiem. Bo to pojęcie wzięło się z browarów podobno i ogólnie oznacza rzemieślniczy produkt, czyli że mięso jakby samemu się wyrabia. Czyli nie wiem, może tam świnie mają swoją w tym kebabie i po prostu... A drugi kebab będzie od tak zwanego... Ja nie wiem, dlaczego ludzie tak mówią. To jest takie krzywdzące według mnie od brudasta. Ja nie wiem, a ja wolę zawsze od tego brudasta niż od Polaka, bo według mnie polski kebab, no to nie jest tak. Najlepszy był... Na Dolnych, pamiętasz, na Rondzie tam. Pamiętam, jako tam na Rondzie, tam na Rondzie to jadłem najlepszego w życiu kebaba. Nie, naprawdę był dobry, taki najlepszy. Bardzo był. Dobry, od tamtej pory nie spotkałem naprawdę nic dobrego. Kepsy tutaj, w torebeczce. Ten bydlak to jest to kraftowe, tak? Albaki, to niby od panów Byry, panów z zagranicy. Od Czeszków mamy tam. Nie można mówić tak. Od naszych przyjaciół, na wiele bardziej milszy. Ej, ale są, no, są dużo bardziej przyjaźni niż w tym polskim. Tak, rozmawiać i usiąść sobie na gołej trawie. I zjeść u nich jakiegoś kebaba, czyli smacznego przede wszystkim, to jest najważniejsze. Nie, proszę bardzo. Ten 20 zł. 20 zł i to nie jest kraftowy. Banger kebab, mięso kraftowe, czyli własny wyrób rzemieślniczy podobno. Zaraz zobaczymy, 30 zł. 30 zł. Ja nie sądzę, to... jedno, to z tego kraftowego, banger, za 25 zł to jest nie do przejedzenia dla jednej osoby. 30. A, 30. 30 zł. No nie do przejedzenia. Nie, no jest. Rozmiar jest dobry, nie będzie dobry. No za ale... 3 dychy to... Będziemy jeść po pół po prostu tego samego. Teraz odpakuj to na talerz tego od Albaki, czyli od panów ze wschodu. Zawsze wolałem naprawdę jeść kebaba od przysłowiowego pana Turka niż od Polaka. No. Tak. Czyli... This one 30 zł, tutaj ten 20 zł. Samym i tu mamy mięso wołowe. Tu jest mięso wołowe, tu mamy mieszane. Mieszane. Oczywiście sosy łagodne, bo tu dla mnie to jest pikantny ketchup kotlin. To jest kraftowy. Ten, co ja mam. Tutaj jest niekraftowy z Albaki. Tak się prezentuje kraftowy kebab w przekroju. No, mięso wygląda uficie, suróweczka, sosiki na suchego nie wygląda. No, a nieco gorzej troszkę wygląda nasze mięsko w niekraftowym kebabie. I powiem wam szczerze, że na pierwszy rzut oka nawet wizualnie widać tą różnicę. Otóż tak. Myślałem, że będę musiał rozmawiać. W tym kraftowym. Tak wszystko było niezrozumiałe i mina tego człowieka była tak ponura, że w ogóle odechciewało się cokolwiek zamawiać. Bardzo ważne, cała atmosfera, całe to wszystko tam jak się jest na miejscu, jak się zamknął. Jak cię zobaczył to... W przeciwieństwie do naszych kolegów, oni są naprawdę przyjemni, zawsze są przyjemni, nigdy nie robią żadnych problemów. Hello my friend, hello, dobre, dobre. Daje 10 za kulturalne zachowanie. Dobra, no to co, jako pierwszego, którego, tego kraftowego? Tego kraftowego, kraftowego, wiesz. Ja pierwszy raz w życiu jem mięso tak zwane kraftowe, teraz taka moda, że kraftowe wow, to... Wow. Ale różni się wyglądem, różni się naprawdę wyglądem. No po. Kraftowe mięso, rozumiesz? Powiem wam, że w smaku na razie to tak nie czuję sosów na przykład w ogóle. Nie wiem, ale nie czuję sosów i świeże składniki są. Takie naprawdę widać, że są świeżutkie. No to znaczy jak w większości kebabów, no to ono, to w każdym jest. Takie gumowe trochę. Nie? Jest gumowe. Jest takie gumowe to mięso. No, właśnie to jest to, o czym wam mówiłem, że to jest polski smak kebaba. Czyli łogórek,
czerwona, kapusta i tak dalej. To jest taki... Oczywiście powinno, ona się powinna... Dla mnie jest za mało sosu na przykład. Bardziej kruche. No sosu to w ogóle nie ma żadnego. Mało tutaj. Sosu, nie? Dla mnie to tak mało sosu jest tu. Ej, naprawdę to jest gumowate takie. Na początku smak mięsa super. Szczerze, teraz nie wiem, może jesteśmy na początku tej drogi i w ogóle też się nie znamy i w emocjach, ale jeżeli to jest mięso kraftowe, no to nie wiem, czy to jest aż takie genialne, bo to mięso, czekajcie, to aż mi stanęło w gardle, to mięso jest takie gumowate. Normalnie, jakbym klapka jadł. No taki jest. Nie wiem, czy to takie powinno być, może takie powinno być, dajcie znać, ale jakbym klapka jadł takie, ale normalnie jakbym jadł klapka Kubota. A ciasto? Jakie jest ciasto? No ciasto to jest gnieciuchowate, normalnie. Jest trochę gnieciuszek. Przecież to normalnie jest... Ale jest za mało sosu przede wszystkim, mówię ci. Ciasto to jak naleśniki trzydniowe, takie co leżą na talerzu nieraz. Polskie smaki, czerwona kapusta. Ja to nie wiem, no ja nie jestem zwolennikiem po prostu, no może... Nie chcę, żeby to naprawdę obiektywnie oceniamy. Patrz, ty miałeś... O i właśnie to jest to, pokaż, takiego pomidorca ci dali. Właśnie ja nie lubię tego, jeszcze rzodkiewkę mogli dać. To dorzucił mi gratis. Gratis mi dorzucił. No to jeszcze powiem, że bardziej powinno być to wszystko. Całością powinno być już, niż tak jest. Spodziewałem się. Kraftowe mięso, kurde. Dobra, i teraz będziemy próbować tego niekraftowego od przysłowiowego Turasa i to nie jest kraftowe mięso, co nawet widać, to weźmy pod uwagę. No i co? I 20 zł. No teraz widać, że ciasto jest lepsze. Nie, no mi to lepiej smakuje, nie wiem. Braciele z południa, pozdrawiam was, pozdrawiam całą Afrykę. Tam jest mięso kraftowe, nie wiem, może takie ono powinno być, ale jest jak guma, jest jak klapek, tutaj nie. I tu nie ma wielkie, tu jest sosik fajny, naprawdę. Niech się uczą, jak powinna wyglądać tortilla, proszę. To jest tortilla, o. To jest tak, tortilla. I to tortilla nie jest gumowata, no. Patrzcie, tu macie sos. Nie chcę demonizować, nie to, że jestem uprzedzony. Naprawdę sami sprawdźcie kiedyś i weźcie sobie, tu skonfrontujcie z tym, co tutaj my mówimy, jakie są nasze wrażenia. I tu w ogóle czuć sos jakikolwiek, a mięso w ogóle... Nie, to taki sosik, ale... Taki sosik. No nie wiem, mi to bardziej smakuje. Tam owszem, świeże składniki, ogóreczki, nie można odmówić, ale... I dlatego zawsze wolę od Turka, czy od Bruda, jak to tam nazywacie, niż właśnie... Tak samo jest kebab w kamienicy. Kiedyś jadłem, dla mnie 6, 5 na 10. 5 na 10 z kamienicy, naprawdę jadłem i nie wiem, czym się ludzie zachwycają. Takie wymysły, to nie jest kebab. Już, ja mówię już teraz w ogóle, ciasto jest o wiele... To ciasto robi w ogóle dużą robotę tutaj, bo jest naprawdę dobra, a nie takiego naleśnika tam. Przecież to się ciągnie wszystko tak, jakby było już stare. I mięso tak samo, i nawet to mięso ma smak. I co? Naprawdę zawiodłem się co do pierwszego testu w moim życiu kraftowego mięsa. Jeżeli kraftowe mięso jest takie gumowate i takie twarde, nie wiem, widać, że to jakościowo może jest nawet po kolorze, ale mówię, no tak ta gramatura tego mięsa jest okropna. Może coś tam źle to wysmażają? Ja nie wiem. Jeszcze raz powiemy. Naturalnie mi się zapytał. Pomieszać, mieszane? Tak, oczywiście. Widzę, że jesteś zachwycony wschodnią kulturą. Super tam, bardzo mi się... Nie pierwszy raz zresztą kupowałem tam. To zawsze było po prostu, ja nie wiem, może pierwszego dnia może było kraftowe, a teraz to naprawdę... Może dlatego są tacy niemili, bo mają wrażenie, że mają markę premium. Może, wiesz, to jest takie, że o, my mamy kraftowy. A albaki... Normalnie, swojsko. Oczywiście. Na ilość, napakowali tego wszystkiego. To dobrze mówisz właśnie, ale jeszcze więcej to... No tak, tu na ilość jest. Tu jest na ilość, że to kraftowe, ale w smaku dużo bardziej to. No i tyle. Wiesz, tu mi się wydaje, że zamiary są... Bo to o to chodzi, że zamiary są dobre w tym kraftowym, ale coś z wykonaniem jest nie tak. Coś, jak to się mówi, błąd w sztuce. Ale ten mięsko bardzo dobre też jest w tym. Albaki. To mięsko też ma smaczek bardzo dobry, no mieszane jest mięsko. Takie naprawdę dobre, świeże też to mięso. No właśnie taki jak kebab ma smak. No, jak kebab. Mięsko, nie mielonka, nie jest mielonka, żeby nie było. Nie, przereklamowane naprawdę. Jakie kraftowe, naprawdę. Wszystkim mówię, ci co ktoś mi kiedyś powie, że na kraftowego kebaba mnie zaprasza, to nie pójdę. Dobra panie Janie, podsumowanie robimy powoli. Podsumowanie będzie bardzo ciekawe.
No i dotarliśmy do wielkiego podsumowania i powiem wam szczerze, że jak do tej pory, to na razie jest chyba najbardziej taki zaskakujący jak dla mnie odcinek. I teraz tak, może zacznijmy od kebaba kraftowego. Ja ci powiem jedno, że początek był fenomenalny, jeżeli chodzi o kraftowy kebab, jeżeli chodzi o stronę wizualną. Jak go zobaczyłem, to się zakochałem. Naprawdę te świeże składniki, kolory, pięknie, mięso pięknie wyglądało. I szczerze mówiąc, dla mnie mega, mega rozczarowanie, jeżeli chodzi o sam smak. Mięso kraftowe, nie ma to, jakie to mięso kraftowe, w ogóle mi to nie smakowało, suche było. Suche, no. To ciasto było jak stary naleśnik, po prostu widać było jeszcze tą mąkę nawet. Jesteś gorszy niż Gesslerowa normalnie z tą szczerością, nie, ale naprawdę, nie wiem, mi się wydaje, że nastąpił właśnie błąd w sztuce. Po prostu ten mięso kraftowe, nie wiem, ono było twarde, ono było jak klapek, naprawdę. Poza tym mi bardzo mega nie pasują te składniki. Czerwona kapusta, za 2 tygodnie będą tam bigos robić, a nie kebab z tego. I teraz tak, noty, dobra, w skali od 1 do 10, ale tak obiektywnie, naprawdę bez emocji. Mnie to tak, nigdy w życiu go nie kupię, naprawdę, nigdy w życiu nie kupię tego kebaba, nigdy w życiu nie pójdę tam. W PRL-u lepsze rzeczy robili, naprawdę kiełbasa zwyczajna była lepsza niż ten kebab. Nie wiem. Nota, panie Janie, nota. Jeśli muszę dać notę, to tam 0,75. No żartujesz w tym momencie. Nie dam więcej, naprawdę. Ja powiem tak, cena nie jest zła, bo według mnie 3 dyszki to nie jest jakoś dużo, według mnie, za taką porcję. Jedno, co tylko mnie zastanawia, że ludzie tutaj, pisząc oceny, zawsze stawiają na ilość. Że zawsze, o, nie przejadłem. Co by mu nie dali, nie wiadomo, co by tam było, to ważne, że nie przejadłem i wystawiałem super noty. Nie wiem, dla mnie nie trzeba nie mieć kubków smakowych, żeby nie czuć tego. Może dzisiaj tak trafiliśmy. Cena nie jest jakaś bardzo zawyżona według mnie. Mięso widać, że podejrzewam, jest prawilne. Nie wiem, ja się nie znam, ale po prostu gdzieś tam w obróbce chyba nastąpił błąd. Ja bym dał temu kebabowi, jeżeli to jest kraftowy, nie wiem, 6 na 10, 5 na 10, coś takiego. Dobra, teraz przechodzimy do Albaki Kebab i generalnie, no nie wiem, ja może zacznę od tego, że przede wszystkim nie był taki suchy właśnie jak ten kraftowy. Ten kraftowy zaskoczył mnie tym, że był dosyć suchy, nie dość, że mięso było suche. Tutaj może sos nie jest jakiś wybitny, ale też nie jest zły, jest dobry. Mięso mieszane również nie było mielonką i było całkiem niezłe. Poza tym to był ten smak kebaba, o który mi zawsze chodzi. Tam w tym kraftowym tego nie było, był polski wynalazek. Moja nota Albaki to jest takie 8 na 10 bym dał, naprawdę z czystym sumieniem. Albaki. Ty jesteś zakochany w Albaki. Począwszy od tego, od obsługi, jak to wszystko wygląda, jest kolorowo przede wszystkim, nie tak smutno jak tutaj w tej restauracji niby tam, czy nie wiem, czy jak to nazwać. Wszystko widać, są pokazane ceny, widzę, co jest, tam nic nie widać, tam w tym kraftowym mięsie nic po prostu nie widać. Tu co nakłada, co jest, surówki, wszystko widać. I ty, a tam na zapleczu robił tego kebaba? Tak, oczywiście. Tutaj to poważnie? No nic nie czekaj, na zapleczu tam robi, bo ja wyszedłem. Tam na zapleczu robi? Jest wszystko na zapleczu robione, tak? No, dziwnie tak strasznie i naprawdę, nie dość tego, no może jeszcze jakby ten kebab był dobry tam w tym kraftowym, to można by jeszcze usiąść. Albaki, panie Janie, albaki. Nota i ogólne wrażenia. Chociaż też, no nie jest to jakieś wyżyny. Wiadomo, kebabów, że tak. Mięso, ale my też podkreślimy to, że my nie jemy nie wiadomo ile kebabów i nasza opinia też może nie być taka obiektywna w skali polskich kebabów i tak dalej. Ale trochę tych kebabów się jadło w życiu już tutaj. No. Dałby się zjeść. Może też nie był taki wyjątkowy jakiś, ale po prostu był kebabem. Mięso nie był suchy. Naprawdę no, skorzystam, naprawdę pójdę, jak będę miał ochotę, to pójdę i kupię tam. I kupię naprawdę. Porcyjka na 2 dychy też. Jest okay. Miło, wesoło, kolorowo. Ja daję od 0 do 10. Od 0 do 10 oczywiście tutaj muszę wziąć pod uwagę wszystkie kebaby, które są w Polsce i na świecie. No to daję temu kebabowi naprawdę 7. To jest uczciwa nota. Resztę tych punktów zostawiam, bo jest jeszcze wiele innych lepszych tych kebabów. No i tak kochani, tak dotrwaliśmy do końca. Podsumowanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No był to naprawdę bardzo ciekawy odcinek, ciekawy test.
Czekamy na więcej, będziemy robić więcej testów. Piszcie w komentarzach może, co byście chcieli przetestować. No i co? Pamiętajcie, zostawcie dzwoneczek, żeby wyświetlały wam się powiadomienia. Zostawcie łapkę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie kanał i piszcie komentarze, żebyśmy mogli się nadal rozwijać. A kto chce wesprzeć kanał, to jest Gmail podany w bio do PayPala. Także co? My zmykamy dalej. Kawka, herbatka. Wam życzymy miłego dnia. Do zobaczenia, zapraszam. Peace, yo!